Witam z tej strony Mat26, a to jest Farming Simulator 15. Postanowiłem sobie nagrać taki mały odcinek, ewentualnie serię z Sosnówki na polskich modach, z racji wbicia 300 polubień na moim fanpage'u, za co Wam bardzo dziękuję. I tak, przejdźmy może do samej gry. Jak widzicie, już sprzęt czeka. Mam tutaj kubkę wapna, 60 z rozsiewaczem i Ursusa z turem. Jak zdążyliście też zauważyć, na mapce mam czerwoną ikoneczkę, więc nie będę grał sam. A tym moim drugim, powiedzmy nawet gospodarzem, będzie Gabriel, który małpuje na latarni. Dzień dobry. No to Gabriel, złaź, wybieraj sobie maszynę i zaczynamy, bo mamy do rozrzucenia trochę wapna na dwa pola. Jak widzicie, też mam zakwaszenie 5.7. Czyli takie średnie, ale warto to do 6, przynajmniej 4 dorównać. No to Gabriel, co wybierasz? 60 czy 80, że tak powiem, chociaż to jest 1012. Normalnie wybór jak w Need for Speedzie pierwszego samochodu. Ty, no w sumie, gdyby był jeszcze trzeci ciągnik, byś miał do wyboru jak w nowym Need for Speedzie. Dokładnie, ale chyba biorę ładowarkę na początek. No to bierz ładowarkę. No jeżeli się później wymienimy, bo mam dwa pola. No to odpalamy. To tam ci na łyżkę wchodzi 2,5, czy dobrze pamiętam, to mi 700. No to, o, jeszcze masz biały, aż tego, jakby pszenicę zapakowaną. To jest bardzo realistyczny mod od Jinesa. No cię w sumie to tego, to powiedzmy wina wapno. Dobra. Jeszcze ci co ładuje? Jeszcze, no jeszcze daj. Jeszcze kawałeczek. Dobra, bo w sumie to nawet jak będę ja miał pełne, a ty będziesz miał przechylone, to zatrzyma się sypanie i nie wysypiesz na ziemię, dopóki nie odjadę, więc... Nie, dobra, już starczy, już tam nie obniżaj. Jadę na początek pola, chociaż tutaj będzie szybciej na ten kawałek. Wow, ale już deszcz nawala u mnie. No właśnie, teraz musimy też się spieszyć, bo u Gabriela zaraz burza będzie, więc ewentualnie na końcu zostanę sam. Pozdrawiamy Zeusa. No, Zeus pozdrowiony. Ale chyba już nie będziesz czylał. No, zobaczymy. Chociaż ja bym bardzo chciał, żeby u mnie burza była. Burza miała być u mnie w piątek, czyli dokładnie wczoraj, powiedzmy. Nie pamiętam, przepraszam, nie powiem daty, bo nie pamiętam nawet, który dzisiaj jest. Może ty wiesz. Dzisiaj jest, na telefonie sprawdzę, 16. A no to 15 kwietnia. Miała być u mnie burza i nie było, a chciałem ją spróbować przynajmniej jakoś nagrać, jakieś fajne rozbłyski zobaczyć. To dawaj, łapaku, jeszcze raz. Mieści się tego? No mi na jeden przejazd tylko starcza, dlatego tutaj mamy blisko kubkę. No sypaj, no, sypaj. Oj. Normalnie to trochę na więcej starcza. No wiem, ale coś właśnie ten soil mod szybciej zużywa, te wapno. Trochę się najeżdża, że tak powiem. Będziesz musiał trochę wapna tam do, tego zbierać na łyżkę i do mnie dojeżdżać. Bo ty jedziesz tam 31, ja tylko 25. Będę za tobą jeździł. Też można. I będę ci sypał na tempomacie w ustawie. Jadę tak 20 nawet. To fajnie. Średnio też widać, gdzie to sypie. Ale to nie musi być tak idealnie rozłożone, bo Solimot to tam sobie sam jeszcze, powiedzmy, rozrzuci. Dobra, i po kolejne lecę do ciebie. Tutaj wyjdzie tak, nie wiem, z 9 przejazdów może. Dobra, ja tu wycofam. Sypaj. Jeszcze, dobra, leć do końca, to się zatrzyma samo i wtedy podnoś. To nabrałeś już? Mhm. A może trochę jeszcze czas przyspieszę, bo już prawie 7, żeby też czas trochę realniej leciał. Mam jechać za tobą i ci sypać? Możesz najwyżej jechać na tamte drugie koniec pola, to byś mnie tankował. Ale zjechałem za bardzo, masakra.
No, a jeszcze widzicie tutaj na polu jeszcze trochę zostało mi zboża, bo gram na drive control, raczej gramy na drive control. Hamuj! No, ten Ursus ma akurat słabe hamulce. No i tak mówię, na drive control gramy i nie wiadomo dlaczego. Znaczy, no, może coś z tym jest, nie? Z modem. Że jak się rozjedzie zboże, to następnego dnia znowu odrasta. I teraz leci na drugi koniec, jak tam będę czekał. Będę za tobą jechał i ci sypał, tak. Nie, bo wtedy Tylko to ciężko. powiedz mi, ile jedziesz? No ja 20. Tylko że widzę, że trochę za bardzo zjechałem znowu. Dobra, to jak mówiłem. O jeden. Czekaj, muszę to jakoś rozplanować, bo widzę, że wjeżdżam znowu na to samo. To ty mi tutaj podjedź do mnie. A ja sobie zerknę, gdzie jest wapno rozrzucone. Czyli tutaj. No. Co to było? No, nie chciał zahamować. To hamuj na 60, nic się nie stanie. Szyba ci wybije. No, ze szkła pancernego. Czyli Ojej. zapomniałem do ciebie tam pojechać. To mnie w ogóle jakoś dziwnie idzie to rozszywanie. Jednak najpierw byłoby trzeba zaorać to, bo lepiej to widać. Tak jak teraz jeździmy, no to ja nie wiem, czy wjechałem, czy nie wjechałem, bo to ściernisko trochę przeszkadza. Ale wapno mamy pod dostatkiem. Mówiłem, hamuj na 60. O Ja tako? mam, no ja mam, ale ty uważaj, żebyś mi nie rozsypał wapna. Ja mam ręczny, no to mogę się zatrzymać łatwo. Ja ręcznego nie mam. Masz trochę wapna, żebyś urósł wielki. Dzięki. Ach, śmiga mi tutaj. W sumie już i teraz całej nie zapełnię, bo nie mam aż tyle. Musisz mieć pełne, bo mi akurat te 700 starcza na cały przejazd. No to poczekaj tu. Nie, no masakra, nic nie widzę, gdzie tu wjechać. Czy tu już było sypane? To w sumie tak będzie dobrze. To czekam na Powiedz wapno. mi, może się ram spalić? Może. No to ram też wyciągnę. Wyciągnę kartę graficzną i ram. W Reszta. sumie to wszystko może ci się spalić. Zależy, jak płyta przeprowadzi ten prąd, powiedzmy, nie? Te napięcie. Jeżeli Chyba poleci słyszę po grad. całości, to cały komputer, a jak nie, to możesz tylko płytę stracić. Poproszę płytę i procesor. Dobra, sypaj. Bo to w sumie jeszcze u mnie będą takie dwa, mi się wydaje, przejazdy, nawet może trzy. I tamto pole obok, tam koło krów. To szybko skończymy. Odcinek nie powinien być specjalnie długi. Chyba, że zrobimy derby. Ale 60 na 12 to trochę niewyrównane szanse dla ciebie. To wezmę bizona, a ty weźmiesz tą Sieczkarnię, no też można by. sieczkarnię. Dobra, jeszcze trochę trawki wezmę. Poazotuję. Też to nie jest azot, co rozrzucam raczej. Czy nie, przecież to No wapno, wapń. wapno. No to powapnuję trochę Wapń. trawę. Wapń to jaki to miał znaczek? Znaczy napis na tablicy tych pierwiastków. Mendelejewa. Czekaj, zobaczę, czy nie będziesz musiał chyba jechać, bo jednak to wezmę na raz. To możesz jechać na kubkę już. Tam zapełnić ciągnik. To Ja. chyba było CA. Możliwe, ja też dawno w szkole byłem i nie pamiętam wszystkich pierwiastków. Tak zjebanego nauczyciela za przeproszeniem od chemii, Będzie cię że wypipczać. za przeproszeniem, że nie polecam. Żeby tylko nie oglądał tego. Spokojnie, ma może z 50 lat i nadal jest na emeryturze. Zatopię ci traktor.
No jeszcze z waptem to na tego nasiąknie wodą. Nie będzie trzeba później podlewać. Jak to w środku wygląda? Ej, dobra, teraz zmiana. Ja ci podjadę tam już ciągnikiem. Też możesz mi podjechać. Ty trochę będziesz miał ułatwioną robotę, bo na tym polu jak widać tylko są chwasty na razie. Dobra, to mniej więcej taka szerokość jest. To wsyp i przesiadaj się. Brr. Jeszcze chciałem powiedzieć w międzyczasie, że na tamtym polu to za jakiś czas i tak będzie trawa, więc mogę powapnować trochę trawy. No, wsiadaj do swego. Dziękuję. Kurczę, będzie jeszcze trzeba. Chociaż nie, tu będzie jeszcze. Bo nie, na tym polu od razu siew leci. Nie zdziw mi, nie zdziw się, jeśli mnie rozłączy, bo może prąd będę resetować. No wiem, właśnie tak myślałem na początku odcinka, że ewentualnie zostanę sam na koniec. O, skończyło się. Już? To mi na dłużej starczało. Te Może pole trochę jest tam na dłuższe? po... Może trochę na początku tego. Ja w sumie się rozpędzam i już kawałek wjeżdżam w pole i wtedy załączam rozsiewacze, bo jeszcze tam jakoś ma do tyłu rozrzut, to sięgnie. To dojedzie do końca, a cię jeszcze zapełnię. Już stój. Poradnik, jak zwiększyć FPS-y w farmingu. Patrz w ziemię albo w górę. No dokładnie, ja tak pamiętam, że grałem w 11, jeszcze na dużo starszym sprzęcie. Ja w 11 grałem na laptopie, który miał GTX 120M i jakiegoś Intela Duo, może coś takiego. No pewnie tego, no tego Core 2 Duo. No. To miałem, no tak oto na najniższych miałem 50, jak kosiłem zboże miałem, ale mnie gonisz, jak kosiłem zboże miałem takie, no też 40, jak odpalałem światła podczas koszenia, o nie starczyło. Dobra, tu nie musi być. Jak odpalałem światła podczas koszenia miałem 10 i nocy jak odpalałem światła też miałem 10. Tak lepiej niż na moim starym tablecie. Ja tam miałem właśnie też Intercore 2, tylko że on miał tam, jeśli dobrze pamiętam, 1.6 na dwóch rdzeniach i tego 2 GB RAM-u, a kartę zintegrowaną Intela. To mi tam nawet Farming 9 nie chciał ruszyć. O kurde. Co lepsze, tam mi Sim Traktor dobrze nie chciał ruszyć. Jak odpalałem Sim Traktora, O, Sim Traktor. to tego, to zboża nie widziałem. Widziałem tylko, powiedzmy, tak jak widać w farmingu, z daleka pole ze zbożem, taka mgiełka jest jakby, nie? No. To takie samo widziałem właśnie w Sim Traktorze. Ale Nie grać powiem. grałem, bo więcej nie mogłem wycisnąć z tego laptopa, a chciałem pograć w jaką grę rolniczą. Ja pamiętam jak tego, w Sim Traktorze kukurydza jak wyglądała, taka szara była. Ale Sim Traktor Obniżyć. jeszcze jakby, a się tego jeszcze, jakby nie patrzeć, to jest bardzo zarąbista gierka. Legenda. No na dzisiejsze standardy. Ty tak patrzę, to tego wapna tam jest dużo za dużo. Tamtej kubki. No, trochę za dużo kupiłeś. Dobra, będzie na następny rok. Najwyżej po kultywacji, znaczy przed kultywacją się jeszcze wrzuci trochę na tamto pole. Sobie tutaj też by wypadało zakultywować jeszcze raz. Widzę, że ta 60 ma ten w kabinie z ramienia tego widok. Z ramienia? Odwracasz. Aha, może po prostu kamera jest źle ustawiona. Nie, właśnie jest ten, tylko że się nie zatrzymuje ta kamera, tylko leci dalej na 360. Aha. No w końcu jedziesz 360-ką. Przypadek. Nie sądzę.
Mi jeszcze nawet zostanie na łyżce trochę wapna. Do wody się wrzuci. Nie, będzie na następny rok. A, jeszcze mi się zostało. To weź tam się ustaw, ja cię już podjadę. Dobra. O, tak wygląda ze środka. Sypanie pszenicy na rozsiewacz, na wozu. Jeszcze pomiędzy... O, trochę nas spałem na tą drogę. Może być. To też pole kiedyś pójdzie na trawę, więc czym się powapnuje inne rzeczy, to też lepiej. Ja jadę tam na tamtą kubkę, opróżnię tą łyżkę, co mam. User joined your channel. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Co tak siedzicie sami? Nagrywamy. Aha, to przepraszam. Właśnie słyszycie teraz Korzego, wbił tutaj administrator TS-a, na którym się... No, witam wszystkich. Też akurat zdążyłeś na koniec odcinka, bo mieliśmy wapno rozrzucić i rozrzuciliśmy. Powiem ci, że dobrze się wyrobiliśmy, bo akurat walnął piorun i to dość blisko mnie. A ja akurat odpuściłem sobie trochę, bo chciałem strelować was. Dobrze, jak skończycie, to przyjmę. To dosłownie za chwilę, bo właśnie idziemy sprzęt już odstawić. O, tu już jest widły. Widły. To jeszcze wezmę na tego, na tunel jadę. A ja ten rozsiewacz gdzie? O, jeny. Wjechałem na tunel. Pomogę ci. Dobra, mam na 4 napęd, to sobie wyjadę. A rozsiewacz, nie wiem, ustaw gdzieś w krzaki. No, siennika akurat jeszcze nie używamy. Szkoda, że mi jednak nie spaliło tej płyty głównej i procesora. Zostaw kompa na czas burzy i zobaczymy. Ja raz miałem podobną sytuację, tyle że mi spaliło kartę sieciową. Tylko. No to jeszcze. Dobra. Karta sieciowa to chyba z 20 zł będzie. No, mniej więcej tyle. Jeszcze miałem z modemem. Wtedy jak to się stało, to miałem ten internet po telefonie. Taki po prostu dziadek internetu tego, co mamy teraz. Dobra, gdzie tam uciekasz? Się żegnamy. Ja idę na górę tam. Się zgarbiłeś i biegniesz, jakbyś, nie wiem, coś ukradł. Ukradłem ci kluczyki do 60. Od każdego Ursusa są te same, więc pasuje. Parkura robimy. O, jeden, spadłem. Blokuje się w ścianie. Chciałeś przez tą dziurę wlecę. Nie wlecę, tu pewnie kolizja jest. Spoko. No tu jeszcze jedna dziura. Gdzie ty jesteś? Się trzeba żegnać. No jestem nad tobą. Ja tam nie wskoczę. Co się będę męczył? Ale mi tych... Masakra. O. Wyskoczyło błędów w logu. Aż mi wywaliło grę. No widzicie? Gabriel właśnie opuścił serwer. No to się pożegnaj szybko, póki jesteś jeszcze. Do widzenia i pozdrawiam. No ja też się będę z wami żegnał i zapraszam na kolejny odcinek, który mam nadzieję będzie niebawem. Więc na razie, cześć.